Przed wami szyderczy skrót filmu o tym, że nawet najsurowszą zimę przezwycięży miłość do pieniędzy. Teraz cię przejrzę, kuro złotodajna, i wydoję do rosołu. Zanim przejdziemy do sedna, poznajcie ponownie Leti Shops. Wasz sposób na oszczędzanie przy zakupach i mój na kolejne jacuzzi w salonie. Robiąc zakupy online w jednym z prawie 4000 sklepów, dzięki Leti Shops możecie otrzymać cashback, który w wolnym tłumaczeniu oznacza pieniądze. Więc kupując nową lodówkę w Media Expert, szersze gacie w Modivo czy kolejny zbędny bacie w AliExpress możecie zaoszczędzić. A najwięcej zyskacie teraz kupując na Allegro. Ze zwrotem sięgającym nawet 14% spełnicie swoje najskrytsze marzenia taniej. Na przykład mocniejsza wiertarko-wkrętarka do wierdzenia niepotrzebnych dziur w niedzielę po południu. Bo sąsiadom w bloku też się coś należy. Gitara elektryczna, na której będziecie dawać czadu przez 2 tygodnie i rzucicie ją w kąt. Czy 40 kilo karmy dla waszego pupila, żeby miał co żreć, gdy będziecie na niego pracować. Jak one mają ciężko. Załóżcie konto przy pomocy maila lub Facebooka, a po zakupach środki z cashbacku odłożą się na waszym koncie. I po zatwierdzeniu ich przez sklep wypłacicie je na konto bankowe lub PayPal. Kliknijcie więc w link poniżej i oszczędzajcie. A teraz zjemy loda z podłogi. No! God, please, no! Gdzieś w sercu Disneya banda chamów piłuje lód, śpiewając jaki to on wspaniały, ale jednocześnie niebezpieczny. Na pewno nie tak jak cięcie tafli, na której się stoi, głąby! Podczas gdy małoletni blondas próbuje ich naśladować i po całym dniu pracy rusza za nimi swoim Reni Ferrari. Ktoś się nim zainteresuje? Tymczasem w zamku myszki Miki, Anka i Elsa schodzą na dół pobawić się śniegiem przy użyciu magicznych mocy. A skąd Elsa je ma? Zamknijcie mordy. Jednak gdy mały rudzielec skacze po śnieżnych wieżach, Eliza traci pion i niechcący strzela jej prosto w ryło, posiwiając jej kosmyk włosów. Postarzyła się, jest ohydna! Na salę gimnastyczną wbijają ich starzy, ubrani jakby był środek dnia. Co wy robiliście? I widząc, co się od Janie pawliło, od razu sięgają po Google Maps i pędzą ku niem, ile kuni fabryka dała, mijając po drodze samotnego Krzysztofa. Ktoś się nim zainteresuje? Po czym docierają do kamiennych troli, gdzie Znachor oddycha z ulgą, że nie została trafiona w pikawę. Bo wtedy z miejsca by ją zajebał. Po czym usuwa z niej całą magię, nawet te we wspomnieniach, żeby nie pamiętała o mocach siostry, bo przyda się do fabuły. I odpala PowerPointa, tłumacząc białowłosej, że jej moc jest piękna, ale też i niebezpieczna. Czerwony kolor! Boję się. Dodając, że musi nauczyć się nad nią panować, a jej największym wrogiem jest strach. A nie grzejniki? Jak na rodziców rządzących królestwem przystało, zamykają ją w samotni, izolując od siostry, która przez lata skamle pod drzwiami, żeby dołączyła do duetu, ale że ma na nią wywalone jajca. Anka też zaczyna ją olewać i żegna rodziców przed ich podróżą, a dokładnie jej śmiercią. Spełnili swoją rolę w scenariuszu, więc elo. 3 lata później, gdy Elsa ma już 21 lat, nadchodzi jej koronacja na królową za 7 Górogrodu. I Janka od samego rana ze szczęścia śpiewa jak pojebana, że pierwszy raz odkąd sięga pamięć zaliczy jakiegoś dzbana, trafiając nagle na kunia księcia Hansa, który przez chwilę z nią flirtuje, a potem sam wpada do wody, zacieszając ryj. Zeszczałeś się? W czasie balu Anka Skakanka stwierdza, że fajnie jakby zawsze było tak miło jak teraz, ale Mrs. Freeze odpowiada zimno, że nigdy tak nie będzie. To przez to, że jest ruda, tak? Smutna Skakanka odchodząc trafia na Hansa z 5-2 Dębiec, który porywa ją do tańca, a później przez cały wieczór razem świntuszą, aż w końcu rudzielec chce powiedzieć mu coś szalonego. O kurde, co takiego? Całe życie drzwi przed nosem zamyka. No tak. Bo wiesz, ja całe życie czekam. I kolejny, kurde. Śpiewają piękny utwór w duecie o tym, że na pewno będą się bolcować, a miłość stanęła w drzwiach. Miłość? Widzę, że macie o niej takie samo pojęcie, co fanki z Mieszku. Po czym Hans nagle klęka i oświadcza się jej, a ta kretynka się zgadza. Serio? Proszę Elizę o błogosławieństwo, ale jak każdy normalny człowiek odpowiada, że chyba ich pokurwiło. I że nie wychodzi się za mąż za jakiegoś rudego frajera z frędzlami. Po czym stwierdza, że wszyscy won i koniec imprezy, w złości ujawniając swoje moce. Wow.
Wszyscy się jej boją, więc biegnie wodą niczym lodowy Jesus. A Ruda bierze Kunia i rusza jej szukać, zostawiając Hansa jako osobę sprawującą władzę pod jej nieobecność. Dopiero to przejechał, kretynko! Eliza tymczasem lezie po śnieżnych zboczach, śpiewając, że jest zajebista, nikogo nie potrzebuje i sama będzie rządziła w swojej samotni. Powiedz jeszcze, że chyba zostaniesz zakonnicą, a strzelę ci w ryj. Po czym rży, że ma tę moc i wznosi swój prywatny zamek, zatrzaskując drzwi. Ciekawe, co będziesz tu żreć? Ruda tymczasem jedzie na koniu zupełnie sama, szukając jej wśród zasp. Puścili księżniczkę samą? Ale jej kuc prawie dostaje zawału przez śnieg i ucieka. Więc lezie dalej pieszo, wpadając później do strumyka. Zimno? Mając na sobie te szmaty, już dawno powinnaś nie żyć. Wpada do góralskiego marketu, a zaraz za nią dorosły Krzysztof, który sugeruje, że gazda chce go orżnąć na kasę, więc zostaje wydalony. Nigdy nie mów góralowi prawdy. Blondas razem ze swoim sierściuchem chillują w remizie obok, gdzie Krzysztof śpiewa kolejny bangier, udając głos Renifera, nazywając się najlepszym kumplem. Żałosne. Gdy nagle wbija Ruda, rzucając im w mordę produkty, na które nie było stać tych bidoków, żądając, aby zaprowadzili ją do lodowego wierchu, o którym Blondas wspominał w markecie, bo brzmi, jakby mieszkała tam znajoma zimna sucz. Lecąc saniami, miłośnik zapychania Reniferów mają za coraz większą wariatkę, słuchając, jak chciała wyjść za typa, którego znała kilka godzin. Poczekaj, aż wspomni, że zostawiała mu władzę w królestwie. Gdy nagle rusza za nimi watacha wilków i ledwo przeskakują nad przepaścią, rozdupcając sanie. Więc Anka obiecuje, że mu je odkupi i rusza dalej sama. Ale Krzysiek, znowu udając, że ma kolegę, przekonuje sam siebie, że powinien z nią pójść. W drodze do lodowego imperium spotykają bałwanka o imieniu Olaf, którego witają kopem na mordę i wpychaniem marchewki w mózg. Kręci was to, bydlaki? I okazuje się, że stworzyła go sama Elsa gdzieś między ujęciami. Ale nie pokazali tego, bo tworzenie samoświadomych istot jest mało interesujące. Tymczasem w Arendelle Swołocz upiera się o technikę układania drewna, gdy nagle wraca kuń Rudzielca i Hans wysyła jej na pomoc grupę ochotników, do której szemrany grzyb zgłasza swoich chamów, sugerując, że gdy spotkają Elzę, liczy na gwałtowne ocieplenie. Czyli co? Mają ją wyrób? Docierają pod skromną kawalerkę lodowej suczy i po wejściu schodami śliskimi jak polskie drogi, Anka wchodzi sama, znajdując siostrę, której miło, że przyszła, ale od razu sugeruje, żeby wyszła. Bo z takim tatałajstwem się nie zadaje. Nawet nie masz własnego zamku, sieroto. Tfu! Rudę puszcza z playbacku remix pierwszy raz, odkąd sięga pamięć, próbując ją przekonać, że wspólnie pokonają tę zamieć. Ale białowłosa odśpiewuje, żeby przymknęła już japę i w całej tej wichurze niechcący strzela jej prosto w pikawę. Niczego się nie nauczyłaś? Anka jednak dalej tam sterczy, upierając się, że bez niej nie odejdzie. Więc Eliza od tak tworzy śnieżnego chama, który wyrzuca ich z lokalu. Dopiero była w szoku, widząc Olafa, a teraz... Dobra, nieważne. Nie mogąc się powstrzymać, Rudzielec rzuca śnieżką i Sebastian zaczyna ich gonić. Ale gdy wciąga ich z powrotem, odcinają linę, bezpiecznie lądując na śnieżnym puchu. Spadli tylko ze 100 metrów, także... Blondas zauważa, że jego niuńka staje się coraz bardziej nieatrakcyjna, więc bez namysłu stwierdza, że jadą do jego znajomych speców od miłości, o których wspominał wcześniej. Chodzi o tych kamiennych cweli. Przybywają do kamiennych cweli, którzy przygarnęli Krzysztofa, gdy był gówniakiem. I zaczyna się kolejny fragment jęczący o tym, jak cieszą się, że jednak nie jest ciepły i bez pytania zaczynają dawać im ślub. Ale nagle Anka staje się lodowata i pojawia się Znachor. Znowu marszczyłeś Freda zamiast wyjść do ludzi? Który, nie znając kontekstu rozmowy, od razu tłumaczy, że ma w pikawie lodową jazgę, którą rozpuścić może tylko najbardziej przemielony motyw w bajkach. Pocałunek miłości. Oczywiście, kur... Gdy ruszają w stronę Hansa, prawdziwej jednodniowej miłości, on dociera właśnie pod pałac lodowej Piczy i gdy reszta walczy ze śnieżnym Sebiksem, chamy Siwego wdzierają się do środka i oddają strzały. Łapiecie? Ale po chwili ich życie jest już na łasce Elzy, którą powstrzymuje Hans i ratuje, niechcący specjalnie strzelając w żyrandol, przed którym ledwo ucieka i budzi się już w celi. Niby jak ją pojmali? Przecież nic się jej nie stało.
Christopherson dowozi Ankę do Arendelle, a sam całuje tylko klamkę i odchodzi, żeby później było bardziej dramatycznie. I gdy Hans już mają przelizać, stwierdza nagle, że jej tu nikt nie kocha. Czarnym charakterem okazuje się najmniej podejrzany typ. Może jeszcze zacznie jej streszczać cały swój plan. Oczywiście po naszym ślubie Elzie przytrafiłby się jakiś wypadek. Hans! Ja pierdolę. Wychodzi, zamykając ją na klucz i ściemnia wszystkim, że umarła. Co? Po czym dorzuca, że zanim wyciągnęła kopyta, złożyli sobie śluby, także są małżeństwem, a gdy dodaje, że zabijają Elza, ruszają ją sprzątnąć, ale w celi znajdują tylko dziurę. Olaf tymczasem przy użyciu marchewkowego wytrychu wchodzi do komnaty i jest zaskoczony, że znajduje tam Ankę. Skoro nie wiedział, że ona tam jest, to co on kurwa robił? Po czym uświadamia ją, że jej prawdziwą miłością jest Kristoff, który pędzi już z powrotem swoim Reni Ferrari, a że zamek zaczyna zamarzać, uciekają z jeżdżalnią. Gdy przedzierają się przez zamieć, żeby pierdolnąć w ślimaka, Hans już bierze zamach na Elzę, ale w ostatniej chwili Anka go powstrzymuje, zamieniając się w niezniszczalną bryłę lodu. Ha, nie pamiętam, żeby ten film był aż tak głupi. Wszystkim jest smutno, że zdechła, ale nagle bez powodu ożywa, bo to był gest prawdziwej miłości. A Elza od razu uświadamia sobie, że no przecież, że miłość wystarczy, aby zakończyć zimę. Więc mimo, że przez cały film nie wiedziała, jak to zrobić, od tak wszystko rozmraża. A ja jak debil całe życie się zastanawiam, jak najszybciej rozmrozić filet z kurczaka. Miłością, kurwa! Olaf dostaje małą chmurkę z niżem skandynawskim, a Anka sprzedaje gonga na mordę Hansowi, na co zamkowe pajace cieszą dupy. Przecież połowa tej akcji działa się w zamieci, nie znacie nawet kontekstu, przygłupy. Christopherson dostaje nowe sanki i pracę na stanowisku do robienia lodów, a Elza używa swoich mocy, robiąc dokładnie to, co na początku, ale teraz wszyscy są zachwyceni. Obstrani hipokryci. Pamiętajcie o wypróbowaniu Leti Shops i klikajcie w link poniżej, a my widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie za tydzień. Do zobaczenia!